Dzień dobry, witam serdecznie po raz kolejny. Chciałabym tym razem zaprezentować Wam wyroby takie typowo świąteczne. Będziemy tym razem robili bombki choinkowe. W związku z tym, że już niedługo są święta i fajnie by było mieć coś kolorowego na choince, chciałabym Wam tutaj właśnie zaprezentować taką jedną bombkę. Tutaj o, powiedzmy coś takiego, takie kręciołki i postaramy się zrobić coś takiego. Przygotowałam tutaj dla Was taki kolorowy papier. Z tego kolorowego papieru będziemy właśnie wycinać sobie taką bombeczkę. I teraz tak. Odmierzamy sobie 2 cm. Zaznaczamy sobie tu 2 cm. I u góry, i u dołu. Tylną linijkę. I zaraz będziemy to wycinać. Jeden paseczek mamy, 2 cm na 21 cm. Akurat na szerokość takiej kartki. Zginamy w pół, przecinamy na pół i już mamy jeden kolor. Dobierzemy sobie teraz kolor biały. I również to samo, co tam. Przed nim zaznaczamy sobie, to jest która strona, właściwie dobrze. Zaznaczamy sobie 2 cm. Z jednej, z drugiej strony. I wycinamy. Podobnie jak tamto. Zginamy. Przecinamy. No i myślę, że to było chyba najprostsze w tym całym naszym zadaniu. Teraz już będzie trudniej. Mam tutaj przygotowany pistolet i trzeba będzie posklejać tu paseczki. Po troszeczkę tego kleju damy. I sklejamy dwa ze sobą. Tylko na brzegach. Muszę to poprzycinać, bo widzę, że tak niby odmierzałam 2 cm, ale nie jest to za równe, więc przytniemy, żeby były jednakowe. Dobrze. Więc tak. I kleimy kolejny element. To nam się tutaj poskleja ładnie i bierzemy się za drugą część. Te wąsy z tego kleju trzeba wyrzucić, bo nam przeszkadzają.
I przyklejamy, nie? Ok. I jak już mamy to przyklejone, teraz musimy poodginać sobie to w ten sposób, bo zaraz będziemy przyklejać kolejne ścianki. I to samo ten drugi. Tak, i teraz trzeba to w miarę umiejętnie złapać, żeby to nam się nie porozlatywało, bo teraz będziemy to sklejać, o właśnie w ten sposób, żeby powstało coś takiego. Musimy sobie tutaj porządnie chwycić i nałożyć kleju. Polecam do tego pistolet, bo pistolet jednak najszybciej łapie, no i dobrze trzyma. Zrobimy. Tu sobie muszę złapać, żeby mi tam się nie podkleiło. I teraz robimy dalszą część. Sklejamy to ze sobą. Chwilę przytrzymujemy, żeby to nam dobrze się dokleiło. No i została nam jeszcze jedna ścianka do przyklejenia. Która? Ta, dobrze. Porządnie to sobie złapiemy. I jeszcze dokleimy ostatnią. Kleju pełna, to przykleja się. Dobrze. I to już będziemy mieli tutaj posklejane. Powstało nam coś takiego. Teraz ja to sobie jeszcze odpowiednio tu ponagniatam, żeby to się dobrze nam poprzyklejało. Tak. I teraz potrzebujemy do tego taki zwykły kijek. Wsadzamy sobie kijka do środeczka. Tu do środka dajemy trochę kleju, tak żeby nam się ten kijek tam w środku przykleił. I teraz widać. Teraz musimy go tu dobrze złapać, chwilę potrzymać, bo to jest w tym momencie najważniejsze.
to, co nam tu wystaje na zewnątrz, to my to sobie później pozbieramy. I teraz musi się to tu dobrze przykleić. Ale w momencie, kiedy to się nam tutaj klei, to my sobie tutaj zrobimy coś takiego. Te bączki sobie trochę zaokrąglimy o, w ten sposób. Sprawdzimy, czy nam się przykleiło. Powinno się przykleić. I to samo robimy z tej strony. Co wam to przypomina? Jakiegoś lizaka napotykuję. Troszkę to sobie tu przyokrąglimy. No i teraz, moi drodzy, potrzeba wziąć i tego naszego lizaka zwinąć. Ale tak mocno go zwinąć, żeby potem móc go tutaj na tym patyczku u dołu przykleić. Trochę siły trzeba w to wsadzić, jednocześnie trzymając na dole, żeby nam się to po prostu nie rozleciało. Ja to wezmę w ten sposób, bo mi tak będzie wygodniej zakręcić go. I potem jak się go tu popuści, tak to będzie wyglądało. I tu musimy teraz na dole to wszystko posklejać. Muszę to przytrzymać, żeby to się przykleiło. Nie ukrywam, że klej jest gorący, bo przyklejał się do palców. Ale damy radę. I chwilę tu jeszcze potrzymam. Myślę, że się skleiło. Reszta patyczka jest nam niepotrzebna. Patyczek usuwamy. To jeszcze nie koniec. Teraz będziemy potrzebowali dorobić jeszcze sznureczek. Utniemy sobie taki jeszcze mały elemencik. Gdzieś mam jakąś nitkę.
do kleju. No i właśnie, i tak to jest, jak się chce coś zrobić, a tu nam nie wychodzi, bo nam nitka uciekła. Robimy to jeszcze raz. Wiecie co, ja tu mam pełno nitek, bo mam nitki z kleju i... O, okej. Te z kleju powyrzucamy. A tą właściwą zostawimy. I jeszcze raz to sobie tutaj podkleimy. I wsadzimy do środeczka. Trzeba będzie to zawinąć dookoła. I mamy ostatni element zrobiony, który przyklejamy sobie na czubku. Ja to chwilkę przytrzymam, żeby to się przykleiło. I mamy taką bombkę na choinkę. Ja tu mam kilka jeszcze innych kolorów. Możecie sobie zerknąć, jak tego jest więcej, to dosyć przyjemnie i ciekawie wygląda. To tyle na dzisiaj. Kolejny piątek zapraszam Was. Pokażę Wam inne bombki choinkowe, które będziecie mogli wykonać. Do widzenia.